Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus w kolejnej części naszego cyklu o upraszczaniu wyrażeń algebraicznych. Tym razem, moi drodzy, bardzo ciekawy przykład. Ciekawy, bo chociaż trudno może w to uwierzyć, pochodzi on ze zbioru zadań z 1901 roku. Możliwe, że nawet wcześniejszego, mam akurat drugie wydanie i jest podpisane 1901 rok. Natomiast jest to drugie wydanie, więc podejrzewam, że parę lat wcześniej powstał cały zbiór, więc może i jest to przykład starszy. Zbiór będziemy prezentować niebawem na kanale. No i moi drodzy, jak się zabrać za upraszczanie tego typu wyrażenia? Na początek ono wydaje się trochę groźne i przede wszystkim chciałoby się zacząć tutaj robić jakąś dziedzinę. No i moi drodzy, ja też zaczęłam robić dziedzinę, kiedy przygotowywałam się do tego odcinka. No i oczywiście pierwsza rzecz, która mi tutaj przyszła mi do głowy, no to, że x ma być różny od 0. No i biorąc pod uwagę tutaj, x musi być różne od 1. No dobrze, ale tych mianowników nie jest tutaj koniec, bo mamy jeszcze ten mianownik, mamy jeszcze ten mianownik i to wszystko też jest mianownikiem. No i kiedy to zobaczyłam, stwierdziłam, że w tym wypadku nie ma sensu, ponieważ robi się tych warunków bardzo wiele i one tak naprawdę, jak zobaczycie w dalszej części naszego upraszczania, w ogóle się nie przydają. Więc możemy ustalić, że jeżeli macie taki przykład, to dopiero wyznaczacie dziedzinę albo ją rozważacie w momencie, gdy macie jakąś tam sytuację problemową. No dobra, zaczniemy od tego, że napiszemy sobie tutaj gwiazdkę, do której wrócimy i zaczniemy od upraszczania pierwszego czynnika. Zrobimy tak, że sprowadzimy mianownik do wspólnego mianownika. Czyli mamy tutaj 1 i tu będziemy mieć x minus 1. Ta jedynka to będzie x minus 1 przez x minus 1, czyli mogę to zapisać na jednym kresce w taki sposób i w jednym mianowniku. Jak to zrobimy? Mogę odwrócić potem do góry nogami ten ułamek, bo 1 podzielić przez ułamek to pomnożyć przez jego odwrotność. Czyli mam tak naprawdę x minus 1 przez, i tutaj moi drodzy, jak odwrócę, to będę miała x plus 1. No i tu muszę sprowadzić do wspólnego mianownika. Muszę, nie muszę, zrobimy to i mamy tutaj co? Muszę pomnożyć, bo tu mam x przez 1, czyli będzie to wyglądało tak. X razy x plus 1 minus, ten minus będzie dotyczył każdego znaku w liczniku, x minus 1 i wspólny mianownik x plus 1. I co dalej? Kiedy weźmiemy sobie, wymnożymy, dostaniemy x kwadrat plus x minus x plus 1. I dochodzimy do wniosku, że tu x się zredukują i zostanie tylko x kwadrat plus 1 przez x plus 1, moi drodzy. Czyli nie jest tak źle. Nie wygląda to jeszcze tak super, jakbyśmy chcieli, ale już jest naprawdę blisko jakiegoś tam fajnego wyrażenia. I teraz zabierzemy się za to, co tutaj mamy. I spróbujmy zrobić tak, że i licznik, i mianownik sprowadzimy do wspólnego mianownika, którym jest x. Czyli tu będzie tak. To jest tak jakby x przez 1, czyli będzie x kwadrat plus 1 przez x, tak będzie wyglądał licznik. Natomiast mianownik, to tu jest tak jakby 1 przez 1, to będzie 1 plus x przez x. I co się dzieje? Jeżeli dzielę dwa ułamki, to ten mnoży przez odwrotność tego. I zapiszemy to, żebyśmy widzieli, co się dzieje. Czyli mam razy x przez 1 plus x. Myślę, że już niektórzy z Was widzą, o co się stanie. X się redukują, prawda, do jedynki i zostaje co? X kwadrat plus 1 przez 1 plus x. Jak się przyjrzymy temu, co wyszło nam wyżej, to jest dokładnie to samo, co oznacza dla nas, że nasza gwiazdka ile się równa? Jeżeli ja dzielę ten wynik przez ten wynik, to nasza gwiazdka jest po prostu równa 1. I taki oto wyszedł wynik w bardzo ciekawym wyrażeniu, prawie, prawda, tutaj prawie 120-paroletnim, ktoś tam wymyślił, więc też te wyrażenia zawsze stały na wysokim poziomie. Dodam jeszcze więcej, że to pochodzi z jednego z egzaminów prófnych na Oxford, więc też warto sobie zwrócić na to uwagę. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś ciekawe przykłady tego typu, upraszczanie wyrażeń algebraicznych w Waszym archiwum i chcecie się podzielić, możecie do nas napisać i podesłać nam. Zachęcam do innych odcinków z tej serii, zachęcam także do polubienia filmu, subskrypcji kanału i słyszymy się w następnym.